Cześć, witajcie, z tej strony Grzesiek z kanału Kuzyni Live. Zapraszam was dzisiaj na trzeci odcinek z GTA 5. Dzień dobry. I lecimy z kolejnymi... Ty, gdzie jestem zamieszczona? To on do mnie strzela? A nie, policja się mnie goni. Okej. Okay. Dobra, uciekamy policji. Damy sobie znacznik do Michaela. Tam będziemy się kierować. Wiele osób z was pisało, kiedy kolejny odcinek GTA 5. No już właśnie teraz. O, nie tu. Nie tu, ale dobra. To może uda mi się skupić. Jest rano, więc... Trochę wyrozumiałość. Niedawno wstałem. Od 2 dni mam taki niezły tryb życia, że rano albo wstaję, nagrywam odcinek, albo robię streama, więc jestem już pomału zmęczony takim trybem, ale dzisiaj, przedostatni dzień, mogę się na taki tryb poświęcić. Dzisiaj jest piątek, pewnie będzie live dzisiaj rano. No ja pierdzielę, ten GPS też mnie tak... A, bo ja tam dalej miałem zjechać, to... A ta policja to chyba się nigdy nie odczepi, nie? Już się odczepili, okej. Więc no, dzisiaj porobimy kolejne misje. Oczywiście odcinek będzie trwał około 40 minut. Widziałem komentarze typu: dawajcie, pomęczymy Grześka, niech nagra 4 odcinki GTA. Wszystko zaczyna się spoko, jakby te odcinki trwały po 30 minut. I druga opcja, ja też mam życie prywatne, nie tylko komputer, więc no to już wam podałem taki argument, że nie dałbym rady po prostu tego nagrać. Dobra, patrzcie, jestem... W ogóle jakby się pytali, najlepszy kierowca GTA 5? Ja. Dzień dobry, witam wszystkich. Możecie napisać, czy wolelibyście, żebym na początku odcinka był już tam u Michaela, po prostu zaczął robić misję, czy po prostu taka jazda wam mniej więcej odpowiada, bo to jest na pewno dosyć istotne. O, ja jebę. Okej, dostałem kulkę w plecy i przeżyłem. Więc jak kiedyś dostaniecie kulkę w plecy, nie przejmujcie się, Michael przeżył to. Też nie, wy nie przeżyjecie. No to zaczynamy na grubo, nie? Na ten odcinek. Wsiądź do ciężarówki, SUV taki bardziej. Jeźdź za instruktorem tenisa. Przyjął mój najlepszy nyga, Franklin.
pierdzielać tymi suwami. Nagle zwiększenie pecha na odcinku, nie wiem, 3 km. Opatrzcie, no, następ. No wypierdzielaj, stary! No i no ale to takie, wiecie, wyjechał i stoi, patrzy się. To tak naprawdę wymusił pierwszeństwo, teoretycznie. Michael mógłby się tak zatrzymać, ale... No ale on ściga gościa, no nie ma czasu, nie? Nie, na grubo lecimy. No, lecimy na grubo. To mi się podoba. No to Michael zaskoczył tutaj wszystkich, rozwalił kolesiowi chałupę za to, że no wiadomo dlaczego wszyscy widzieliśmy. Okej, jedziemy do domu. Dzisiaj tak brak entuzjazmu ze względu, że mnie trochę głowa boli i na jutro trzeba nagrać odcinek. Znaczy na jutro, na dzisiaj jak oglądacie. Dobra, przerzucamy się na myszkę. Nie mogę trafić. Dajcie, bo zginiemy zaraz. Mam takiego parala rąk. No co on robi? Nice. No ale co ten Michael odwalał? No, się pojechał źle, nie?
No i to chyba teraz jest ten czas, gdzie niedługo trzeba będzie ze Franklinem pójść na strzelnicę. Ojej, jebe. Dwa i pół miliona. No to teraz chyba zacznie się naprawdę gra. No i chyba teraz będziemy tylko robili misję Franklinem, ze względu na to, że Michaela nie będziemy mieli możliwości ogólnie nim zagrania, więc zobaczmy. No, kijowo, bo mówię, dzisiaj coś nie tak jest ze mną. A nie, jednak od razu będziemy mogli pojechać. Dobra, jedziemy do Leicestera, bo no nie ma na co czekać, tak? Mamy tu samochód, już naprawiony jest. To jest w lepszym stanie niż był. Tu mamy Leicestera. I lecimy do Leicestera. Lecimy, co tam się od Janie Pawli, nie?
Dzięki. Dobra, lecimy do Lestera. Zobaczymy, co on nam powie. Dobra, weź Amanda, ty jesteś taką egoistką, że to jest masakra. Szok. Chwyt jej się pogarsza. No. No i co? Pomogłem ci? Pomogłem ci? Pomogłem? Pytam się, czy ci pomogłem. No? Nie, będziesz innych ludzi wkurwiać. Nara. No nie, no wzywa... Nie, no pewnieś. Teoretycznie... Nie, no nie, nie wierzę w takie coś. Dobra, spierdzielamy stąd. Musimy gdzieś tu uciec. Teoretycznie nie powinienem jej zabijać, ale praktycznie by robiła innych ciula. I mógłby ktoś inny zginąć, chociaż tamci. Nie da się tak, nie? To się tam da. Dobra, teraz ta policja będziemy ścigać 5 minut. I jeżeli macie jakieś pytania, kiedy będzie odcinek z FSA, kiedy będzie twierdza, to ja nie wiem. Mnie teraz na ten weekend nie ma, nie mam możliwości nagrania, więc no, sorry. I tak już mocno się poświęciłem w tym tygodniu. Już mnie nie goni. Czemu mi nie mówicie, że mnie nie goni? Dobra. Jedziemy do Lestera, bo już mamy 20,5 odcinka ze sobą, a tak naprawdę zrobiliśmy nic. Zrobiliśmy jedną misję. I na tym zakończyliśmy swoją działalność dzisiaj. Dobra, lecimy do Lestera. Zobaczymy, co on tu powie. Gdzie jest ten jego dom? To jest ten tu, nie? Mam strzelbę teraz, nie?
Fajny komputer. Dobra, idź do sklepu Suburban Vinewood. Okej, no to jedziemy. Tylko wezmę sobie furę moją. O ile tu jeszcze w ogóle stoi. Tu stoi coś fajnego. Tu stoi też coś fajnego. Weźmy, pojedźmy sobie tym. Gdzie bardziej pasowało? Dobra, zajebiście. Jedziemy sobie z smartem, nie? O ja jebę. Dobra. O Jezu, to na autostradę to nie był zbyt dobry pomysł takim smartem jechać, nie? Ale patrzcie, jak on popyla. W przypadku się nie podają nic samochody. Patrzcie, jak on idzie. Jak zły. I tu między... Patrzcie, między dwóch, nie? W ogóle mam odbity tył. Masakra. Dobra, nieważne, to było dosyć śmieszne. Chciałem, tak wiecie, między dwóch kozaczek taki smartem. Dziękuję! Widzieliście to? Mam się do usług. Ja jeb, ale zajebałem. Jak widzieliście to, to napiszcie w komentarzu. Jaki obrót. Dobra, przebieźmy się jakoś, byle jak już. O Jezu, dobra. Fajnie. Pójdźmy w to. Jeszcze shorty. Dobra, nice. Ja wsiadam do mojego super rydwanu. Jedziemy do tej firmy, nie? Widzieliście ten obrót? Widzieliście ten obrót? To była piękna sprawa, cudowna historia. Patrzcie, teraz między dwóch. Jejebe. No nie wyjdzie to. To teraz między tamtymi. Wiesz, nie, to było za ten. A tędy? Wow. Prawie, no jakby w ten krawężnik nie uderzył, to powiem wam, że byłoby piękna historia, cudowna sprawa, tak? Ale ten obrót to był... Wygrał odcinek, nie? Idź do tylnego wyjścia. No to puść mnie. Ja sobie zjem ciasteczko. Zajmę, nie będą gadać.
Wiecie, co jest śmieszne, że on weźmie tego papierosa, zrobi trzy buchy i on już kończy. Ja pierd... Ale tapetę ma zajebistą. Przerób prototyp. Okej. Nie, w ogóle to nie będzie podejrzane, jak on zostawi ten plecak przecież, no. A tak, bo to było takie ciężkie. Jesteś programistą Life and Widera, tak? I nie umiesz sobie poradzić z głupimi wirusami. Ja bym dzisiaj już jeszcze zrobił jakąś misję poboczną. Dzięki. Dzięki. Dobra, weźmy samochód. O ja jebie. O kurwa. O! Prawie. Dam z tego do garażu. Chyba, że się nie wiedzie tam. Ty, a pamiętacie tego, co ja tutaj parkowałem? Jego nie ma. Interesująca.
No to nieźle. No to Lester dobrze się bawisz, nie? Zamknięcie? O, zamknięte. Boże święty, dobra. Idziemy sobie na jedną misję poboczną. Dobra, idziemy na sportowo. Będziemy sobie tutaj. Dobra, lecimy do nieznajomego dziwaka. Wiem, że możemy jechać do Lestera i zrobić tam przygotowanie do napadu czy cokolwiek. Ale następnym odcinku po prostu zrobię. Ponieważ przygotowania na pewno dosyć długo trwają, a w następnym odcinku po prostu pojedziemy do Lestera. Kiedy następny odcinek? Mam nadzieję, że w poniedziałek. Myślę, że w poniedziałek wrzucę. Myślę, że taki odpowiedni poniedziałek, piątek to są odpowiednie dla Was i Wam mniej więcej pasują. Oczywiście, że będzie za dużo materiałów nagranych, choć na razie na to się nie zapowiada, no ale seria z GTA 5 jest bardzo długa, więc wszystko jest możliwe. No to całkiem możliwe, że będę wrzucał po prostu kilka odcinków w tygodniu. No ale zobaczymy, to jest na razie dopiero taki plan. A jak mówię, na razie nie mam żadnych nagranych innych odcinków. Ale nie wiem, gdzie jest kondycja. Ej, no kurwa. Ja jebę. Bo było to za drzewem. Już mi palec boli. Dobra, koci kondycję, jeśli odpocznie, zaczniesz tracić zdrowie. Starczy mi życie? Starczy. Chyba.
Okej, wiem, że mówiłem, że ogólnie odcinki trwają tam około 40 minut, że to jest taki minimum. No ale dzisiaj się zaczniemy kolejnej misji, po prostu dlatego też, że muszę też to szybko zmontować i wam wysłać, aby nie było takiej sytuacji jak we wtorek, że po prostu ten film się nie pojawił. Ale w ogóle to jest fajny samochód, ja ten samochód lubię w GTA, nie? On nie jest taki jakiś głupi, patrzcie. Jakajcie? To nie ten. No ale bokiem jak na ręcznym. No nie idzie źle, nie? No to pod przytapem, dobra. Więc dobra, mam nadzieję, że nie jesteście źli na to, że po prostu dzisiaj taki trochę. No wiecie, to jest 5 minut krótszy odcinek, no ale i tak jest jednak to 37 minut, prawie 8 do 38 minut do oglądania. Więc no mam nadzieję, że obejrzycie cały odcinek. W poniedziałek postaram się nagrać dla Was kolejny odcinek z GTA 5. No i widzimy się, no w poniedziałek, tak? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!